ta parafia jest dla mnie na pewno domem, miejscem, gdzie chętnie wracam, tak? Gdzie znajduję siły po jakichś porażkach życiowych, bo to na pewno każdy gdzieś tam po drodze doświadcza, tak? Co ja jako parafianka mogę dawać parafii? Swoją rodzinę, siebie, nasze uczestnictwo w życiu parafii, duchowe, materialne, tak, no bo parafię też trzeba wspierać, też trzeba o nią dbać. Staramy się wspierać duszpasterzy, którzy działają w naszej parafii. Pojawienie się naszego nowego wikariusza, tak, to jednak przyniósł taką zmianę, bo przyniósł tutaj do naszej parafii, myślę, trochę taki powiew tego sakrum w naszym kościele. Jego praca, która przełożyła się też na kontakt z młodzieżą, z dziećmi, więc jest to dla mnie zaskoczenie, bo raczej dzisiaj młodzież takie ma dość luźne podejście do wiary, a mimo wszystko właśnie dzięki takim młodym księżom, którzy mają jakieś faktycznie mają powołanie i chcą to powołanie realizować i przekazywać młodym ludziom, takich rzeczy się doświadczy. Można mieć tą możliwość takiej modlitwy, skupienia się, adorowania tego Najświętszego Sakramentu, to na pewno daje umocnienie, tak? Taką stabilność, poczucie bezpieczeństwa. Jak człowiek odda swoje problemy, powierzy Panu Jezusowi, że nie jest sam, że jest ma tą drugą osobę, to jest mu łatwiej i prościej wszystko znosić w życiu i pokonywać wszelkiego rodzaju trudności. Zawsze może tą swoją wiarę, tą swoją duchowość pogłębić i na pewno Pan Jezus na nas będzie czekał, przyjmie to z wielką radością i na pewno to do nas wróci i to w tak nieoczekiwanych momentach życia i tak nam pomoże, że raz sami się zastanowimy z jakiego powodu i dlaczego i kiedy i jak i co do nas tak właśnie wróciło i pomogło.